Ja sportaż, weryfikacja luzów zawieszenia. Tutaj zaczynamy od końcówki kierowniczej. Widzimy, jaki jest luz na końcówce kierowniczej. Następnie układ hamulcowy z przodu ma dość duże ranty, korozję, klocek jest około 50%. Tutaj jest lewa strona, również widać rant, korozję na tych tarczach, klocek również 50%. Jeśli chodzi o przegub, tutaj jest wyciek smaru z tego przegubu. Całe koło tutaj na wahaczu widać jest smar z tego przegubu. Także zalecana jest wymiana tutaj opaski oraz tego mieszka przegubu. Następnie mamy tutaj wycieki ze skrzyni biegów. Zapłacona jest skrzynia biegów. Oraz tutaj są wycieki też silnika. Zalecane jest mycie i weryfikacja. Jeśli chodzi o tył, to tutaj mamy rozwulkanizowane tuleje wahaczy wleczonych. Tutaj widać, że one się rozklejają. To jest prawa strona. Tu jest lewa strona. Następnie, jeśli chodzi o układ hamulcowy, widzimy tutaj tarcze dość mocno skorodowane. Tutaj prawa strona również. Klocka jest około 30%. Dziękuję, pozdrawiam.